Hello, hello, good morning. It's time for our next lesson. This is the second lesson in this week. And I need your book and workbook. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że było zadane zadanie domowe, które to będę dzisiaj sprawdzał na lekcji, więc mam nadzieję, że każdy je zrobił. Ok. Tak więc słuchajcie, kwestie ćwiczeń zostawimy sobie na później, bo chciałbym, żeby te zadania domowe właśnie były zrobione i żebyśmy je sprawdzili sobie od razu. Natomiast przejdziemy do Vocabulary 2, czyli strona 32 w naszych podręcznikach. So let's open in Explorer New 7 to F, look at me. Draw the table in your notebook and complete it with the adjectives. Przypominam, że to, co robimy w podręczniku, nie trzeba nigdzie przepisywać, ale bardzo bym chciał, żebyście się na tym skupili i pisali wszystko to, co jest w zeszycie ćwiczeń, czyli w ćwiczeniach. I uwaga! Pamiętajcie, że od każdego czasownika, prawie od każdego, można utworzyć jakiś przymiotnik. Annoying. Może być, słuchajcie, macie na dole. People feel annoyed, worried, shocked. Situations are annoying, worrying, shocking. Czyli jak się czują ludzie, to przymiotnik ma końcówkę ed. Czyli czują się poirytowani, zmartwieni, zszokowani. Natomiast jeżeli sytuacja jest jakaś irytująca, martwiąca, szokująca, i wtedy końcówką będzie ing. So, annoy, annoying, and annoyed. Ok. Then we have got beautiful. O nie. Popsułem. Beautify upiększać, no to przymiotnik od beautify będzie beautiful. Care, careful. Caring, careless. Czy coś innego. Nie, caring to jest opiekujący się, no to właściwie może być. Love, loving, loved. Shock, shocking, shocked. Worry, worrying, worried. Lazy, lazy. No, czemu? Aha, caring ci pisze caring. Okej, okay. Lovely też może być, słuchajcie. Loved to jest jaki kochany, więc też by mogło być. Lovely to jest taki uroczy, więc też jest poprawne. Więc akurat w przypadku czwartego jest więcej prawidłowych odpowiedzi niż tu miejsca. Natomiast trzecie zamiast to i faktycznie. Okej, okay. Tak więc słuchajcie, mamy dzisiaj przymiotniki. I przymiotników jest dosyć dużo. One mają różny wydźwięk, tak jak powiedziałem. Jeżeli my czujemy, że właśnie w jaki sposób my się czujemy, no to często jest końcówka ed. Annoyed, shocked, worried. Jeżeli natomiast coś nas dotyczy, typu bodźce z zewnątrz, jakaś sytuacja, to ta sytuacja może być właśnie annoying, worrying, shocking, loving i tak dalej. Czyli to jest końcówka ing. Complete sentences 1 to 8 with the adjectives in exercise 1. Write them in your notebook. My little sister always comes into my room and uses my things. It's so, czyli ta sytuacja jest wkurzająca. Annoying. No,
Our new teacher is so kind, helpful and beautiful. She's... No i teraz tu będzie pasowało kilka. Może być na przykład caring, a może być lovely. Bo może być taka troskliwa, skoro jest miła i pomocna, ale może być też taka kochana, skoro jest miła, pomocna i piękna. So let's take lovely. Mom says I'm because I never clean my room or cook the dinner. Jestem jaki? Wkurzający może być, ale lepiej leniwy. Osoba, która nigdy nie sprząta i nie gotuje, jest leniwa. My brother looks ill because he saw about his exams. Jak ktoś jest taki martwiący się, to może być aż dosłownie, słuchajcie, chory, naprawdę, bo to stres bardzo wpływa na nasz organizm. So it has to be worried. Dlaczego nie worrying? Bo worrying jest sytuacja, a worried człowiek, zmartwiony o swoje egzaminy. I was really when I heard the terrible news about the plane crash. Czyli byłam jaka? Shocked. Zszokowana. Oczywiście to też pasuje inne, ale no już właściwie użyliśmy worried. Julia always looks after her friends when they're sad or feeling ill. She so looks after opiekować się, więc tu będzie wtedy pasowało caring, więc już wiemy, że mamy dobrze drugie. The news about the death of two people in the crash was... Wiadomości, czyli sytuacja. No to jakie było? Szokująca czy martwiąca? Myślę, że shocking bardziej będzie pasowało. I was with the noise in the street. I couldn't concentrate. Czyli ja byłem, czyli jak mnie dotyczy, to jest zawsze ED, zostało jedno, annoyed. Byłem wkurzony dźwiękami z ulicy, nie mogłem się skoncentrować. Okay, and then we have got three. Choose the correct preposition, write the phrases in your notebook. Czyli mamy teraz, słuchajcie, wybrać prawidłowy przyimek. I was really shocked by Julia's news. Tak jakby przez Julii wiadomości. I'm so annoyed, Luke, for taking my phone without asking. Więc jesteśmy wkurzeni na kogoś, ale po ichniemu to będzie with. Jestem z Luke'iem wkurzony. She is always worried. I worried jest zawsze about her children. Martwić się o. About to jest o. My mom asked me to be careful. No i teraz, słuchajcie, jest myk. Bo na upartego mogłyby pasować dwa, ale lepiej będzie użyć, tak myślałem, about. Słuchajcie, za dużo podchwytliwych rzeczy tu jest, naprawdę. Dlatego, że jak będziecie w liceum, zobaczycie, że te przyimki w niektórych sytuacjach nie występują wcale tak, jak się tego uczycie w podstawówce. Podobnie jest z różnymi kwestiami typu while i when, gdzie no, w podstawie programowej cały czas jest o tym, że przed takim i takim i takim czymś, a później idziecie do liceum i okazuje się, że wszystko wszędzie można użyć. Dlatego jak ktoś na przykład nie ma klucza i mu pasują różne rzeczy, słuchajcie, nie bójcie się próbować. Najważniejsze jest to, żeby sobie radzić. So my mom asked me to be careful about. Być ostrożnym o the use of language, użycie języka. Tell your partner about the last time. So, now we have to speak. You were annoyed. So, last time I was annoyed yesterday because my cat
did stupid things. He attacked the other cat few times, so it was very annoying. Your best friend was worried. Last time, my best friend was worried about her bank account because she deleted a phone number from the bank account and she couldn't transfer money. Okay, so next, tell your partner about the last time your parents were shocked. Okay, my father was shocked when his friend died suddenly. You had to be careful. Kiedy ja musiałem być ostrożny? I think last time the weather wasn't good and I had to be careful while driving on the road. Okay. And then exam tasks. Read the Skills Explorer and decide which tip is best for you. Skills Explorer. Zadania wielokrotnego wyboru. Przed wykonaniem ćwiczenia przeczytaj uważnie cały tekst. Zastanawiając się, jakiego wyrazu brakuje, zawsze przeczytaj fragment przed luką i po niej. Przy czasownikach zwróć uwagę na czas gramatyczny. Więc słuchajcie, ogólnie wam powiem, że dla mnie najlepszy jest punkt drugi, czyli zastanowić się, jakiego wyrazu brakuje i przeczytać fragment przed i po luce, dlatego że można się dzięki temu domyślić. Oczywiście wszystkie te trzy porady są naprawdę wartościowe. Szczególnie, słuchajcie, czytanie całego tekstu, jak i polecenia ze zrozumieniem. A jeżeli nie znacie i na przykład jest ono po angielsku, pamiętajcie, żeby sobie to przetłumaczyć, chociażby w Google Translator czy gdzieś. I teraz uwaga. Now complete the Skills Booster task. Skills Booster. Przeczytaj tekst, wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-8, a... D albo C. I uwaga. My uncle Ed is my younger brother. Czyli wujek jest młodszym bratem kogo? Wiadomo, mams. No bo nie może być wujek młodszym bratem cioci, to creepy, a już siostry to w ogóle. He's got curly brown and a beard, curly brown, curly, kręcone, hair. Chociaż mustasz też by na upartego, słuchajcie, pasowało. He often comes to visit us. He always makes me laugh. Laugh, śmiać się. He's so, so when he makes you laugh, he has to be funny. And he's always doing things. No jeżeli jest zabawny, no to typu błazen klasowy, czyli robi głupiutkie rzeczy. Silly things. On his last visit, he danced around my bedroom and jumped on my bed. My mother was really annoyed, dosłownie z nim, with him. She didn't want him to break the bed. My mom says she's really about Uncle Ed because he hasn't got a partner. Czyli ona... I teraz tak. Są znowu dwie opcje, bo ona może, słuchajcie, not with him. Nie, no myślę, że worried będzie. Bo ona, że się boi, że nie ma partnerki, no to
Właściwie nie jest sprawa, więc martwi się, powiedzmy, że tak ładnie było. I'm really surprised that he hasn't, because he's so kind and he always helps other people. Więc musi być jakiś pozytywny przymiotnik. He's so kind and caring, troskliwy. He's certainly not. He talks to everyone. I hope he finds someone soon. Jeżeli gada do wszystkich, to nie jest jaki? Nieśmiały, czyli shy. No myślę, że to akurat nie było trudne zadanie, bo to są słowa, które raczej znacie. And the next thing is ideas focus. What would you like to change about your appearance or personality and why? To jest bardzo fajne pytanie. Co chcielibyście zmienić w swojej osobowości lub wyglądzie? So, I would like to be thinner because my weight is 131 kilograms and I would like to have like 110 kilograms. It would be my aim. And in my personality, I think I like my personality and everything is fine there. So, well, why I would like to change appearance? Because I am too fat, too big, and I don't have good health. I have problems with my back and my core. So it would be great to lose 21 kilograms. And are there any jobs where personality is important and appearance isn't? Which jobs are they and why? Fajne pytanie, czy są jakieś zawody, gdzie ważna jest osobowość, a nie wygląd? So I think that yes, that when you work in an office, you don't have to look like a movie star. And when you work with computers, and I think there are many jobs like electrician, baker, chef, what else? Carpenter. There are many jobs where you don't have to look amazing all the time and you don't have to be as beautiful as fairy tale princesses. So I think it is very common that people can work and no one cares about their appearance. Okay, and this is it here. And now let's go to our workbooks and we have got homework on page 24. So, I need to close it and I need to open. Słuchajcie, zadanie domowe było dokończyć zadanie czwarte na tej magicznej stronie, czyli 24.4. Słuchajcie, w pierwszym, licząc, że to powinno być w czasie przeszłym, bo tak ładniej, was his hair color. W drugim, how tall was he? Trzecim, what was the color of his eyes? I w czwartym, was he old or young? Tak jest. I teraz piąte. Czy on miał duży nos, czy mały nos? Czyli did on, he miał, have, bo pamiętajcie, że już nie będzie had, bo jest did. Did he have a big nose
or a small nose? Did he have a big nose or a small nose? Six. Gdzie go widziałeś? Where? I też musi być, słuchajcie, czas przeszły. Did, bo widziałeś, już nie widzimy. You see him. Where did you see him? Did musi być jako czasownik posiłkowy do czasu przyszłego. Wtedy osoba, czasownik główny, see w zwykłej formie i him jego. Seven. Czy słyszałeś jego głos? Did you hear his voice? Czyli wiemy, że to był facet ogólnie. Did you hear his voice? Okay, and the last one. Co on powiedział? What did he say? Pamiętajcie, że w czasie przeszłym czasownik posiłkowy did musi być. Musi być albo jako samodzielny na początku pytania i wtedy to pytanie jest ogólne, czyli tak lub nie. Albo na końcu pytania i wtedy jest pytanie szczegółowe, na końcu pytania. Albo po zaimku pytającym, czyli właściwie na drugim miejscu i wtedy pytanie jest szczegółowe, na które odpowiedź jest jakaś szczegółowa. Na przykład, what did you do? No to co robiłem? I watched TV. Ale jeżeli jest did you watch TV? Yes, I did. No, I didn't. So, what did he say? Tak czy tak, sprawdzimy sobie dzisiaj, czy zrobiliście to zadanie. Tak jak obiecałem, każda osoba, która będzie miała, dostanie z tego plusa. I słuchajcie, chciałbym, żebyście teraz spróbowali wymyślić, co będzie w zadaniu pierwszym i drugim na stronie 25, bo jak się za chwilę połączymy, to będziemy te zadania robić, podobnie jak trzecie. Tak więc, do zobaczenia. See you soon.